Na program zaprasza Bonimet, producent leku roślinnego GastroBonisol, pomocnego w zaburzeniach trawienia. Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny. Temat pęcherzyka szuciowego wraca jak bumerang. Dzisiaj temat, jak żyć bez pęcherzyka szuciowego? Czyli jakie zioła stosować, żeby sobie pozbyć tych dolegliwości przykrych, takich jak wzdęcia, bóle brzucha, nadwaga, zaparcia, zgaga i różne inne, które pojawiają się u pacjenta wtedy, kiedy wytnie się mu pęcherzyk żółciowy. Bo pęcherzyk żółciowy to jest ważny narząd. Stanowi on dozownik żółci. To jest taka strzykawka, która dostrzykuje żółć do dwunastnicy wtedy, gdy znajduje się tam pokarm i powoduje, powoduje trawienie, emulguje tłuszcze. Ma swoją rolę, mówiąc krótko. Żółć z pęcherzyka żółciowego jest najwyższej jakości. Ona jest dziesięciokrotnie bardziej gęsta niż żółć spływająca z wątroby. Więc jak usuniemy pęcherzyk żółciowy, to przestaniemy mieć, przestaniemy posiadać ten dozownik żółci. A co za tym idzie? Konsekwencją tego będzie pojawianie się różnych nieprzyjemnych dolegliwości. Bo żółć będzie spływała bezpośrednio do dwunastnicy bez tego magazynu, w którym pęcherzyk żółciowy był. Czyli będziemy mieć taki efekt cieknącego kranu. Będzie spływała cały czas, gdy jej nie będzie potrzeba, bo nie mamy na przykład niczego, to ona będzie się gromadzić i będzie się czasami wlewać z powrotem do żołądka, powodując jego stan zapalny. A gdy będzie jej potrzeba, bo na przykład zjemy sobie jakąś, jakiś tłusty pokarm, to jej będzie za mało i będziemy czuć uczucie takiego złego samopoczucia, jakiejś ciężkości, niestrawności. No, każdy wie o co chodzi. I teraz co zrobić? Otóż jeżeli mamy sytuację taką, że konsekwencją usunięcia pęcherzyka żółciowego jest żółciowe zapalenie żołądka, bo mamy tam takie zalegającą na spodzie tego żołądka treść żółtą, zieloną, tak, jest to ewidentnie żółć, wtedy trzeba stosować zioła o działaniu przeciwzapalnym. Zioła, które będą powodowały, iż ten stan zapalny będzie ulegał złagodzeniu. Jakie to są zioła? No, te, które zawsze używa się w chorobach układu pokarmowego. jakie jest zapalenie? Czyli rumianek, czyli prawościas, czyli lukrecja, czyli babka czyli nagietek. Tą recepturę Państwo tu widzicie. Ja często ją w swoich, swoich praktyce, swojej praktyce stosuję i w swoich filmach przytaczam. To jest taka receptura najczęściej u nas używana w Centrum Zieloności Swojego Grzegorza. I jak ten stan zapalny się nam załagodzi, dolegliwości będą mniej nasilone, nie będzie pieczenia, nie będzie bólu po każdorazowym spożyciu posiłku, to wtedy warto zastosować też taki preparat, taki preparat troszkę inaczej działający, działający bardziej na trawienie. Bo jak mamy zaburzenia trawienia, a to jest konsekwencja usunięcia pęcherzyka żółciowego, no to trzeba zastosować jakieś produkty, które będą trawienie zbudzać. I takim produktem jest na przykład produkt o innej recepturze, takie krople, i to ja najczęściej stosuję te krople, macie Państwo je na ekranie i to jest boże drzewko, krwawnik, mniszek, yy, slimaryna, yy, nalewka z mięty, dziurawca. To są surowce, które działają poprawiająco na trawienie i yy, ich stosowanie w sytuacji, gdy Mamy uczucie niestrawności, jest bardzo korzystne. Czasami wystarczy je stosować doraźnie. Dwie łyżeczki na przykład na pół szklanki wody po jakimś takim posiłku ciężkostrawnym, ale czasami są osoby, które wymagają stałej terapii takim właśnie taką recepturą. Ona wtedy wymaga podawania. No, Cały czas jedna, dwie łyżeczki dziennie, bo, bo, no bo niestety te konsekwencje się u nich powtarzają. Tak więc y, bardzo ostrożnie trzeba podchodzić do tego, czy pęcherzek żółciowy usunąć, czy nie. Dopiero gdy rzeczywiście są do tego duże skazania, trzeba się skonsultować, y, może nawet z wieloma lekarzami, żeby, żeby zdecydować o tym, czy usunąć, czy jednak zostawić pęcherzek żółciowy. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się dowiedzieć coś więcej na temat fitoterapii sytuacji pężyka żółciowego, czy też zupełnie innych chorób, bo mamy, żyła mogą być używane w bardzo wielu schorzeniach, to odsyłam do dwóch książek, które miałem przyjemność napisać, czyli fitoterapia, i profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, którą napisałem z Panią Profesor Iwaną Wawer oraz zioło lecznictwa ojca Grzegorza Sroki, którą już sam napisałem, jest to historia życia ojca Grzegorza Sroki oraz koncepcje terapeutyczne, które wykorzystujemy w naszym centrum zioło lecznictwa ojca Grzegorza. Sponsorem programu był Bonimet, producent leku roślinnego gastrobonisol, pomocnego w zaburzeniach trawienia.